Witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj jest 25 dzień lutego, ostatnia niedziela miesiąca, więc czas na moje odpowiedzi na wasze komentarze. Na wstępie chciałbym was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze do mojego filmu. W ten sposób pomożecie mi rozwijać mój kanał. Robię to w cyklu Posłuchaj Grzegorza i prawdopodobnie tak już będzie. Teraz będę właśnie w niedzielę odpowiadał na wasze komentarze, a w zasadzie od następnego razu będę odpowiadał na wasze pytania. I tu chciałem na początku wam zwrócić uwagę, czy poinformować was, że na moim kanale w zakładce posty możecie znaleźć mój wpis, gdzie możecie zadawać pytania po prostu pod tym moim wpisem, pod tym moim postem. Tam napisałem konkretnie, że można tam właśnie zadawać pytania na miesiąc marzec. Najlepiej gdyby to były tematy związane z kontentem, ale jeśli się pojawią jakieś sprawy osobiste i uznam, że mogę na nie odpowiedzieć, to oczywiście też odpowiem. Zachęcam do pytań merytorycznych. Dzisiaj wybrałem kilka, pięć albo sześć, nie pamiętam dokładnie tematów. Mam tutaj nagrane na dyktafonie, będę sobie odtwarzał. Oczywiście wy tego nie będziecie słyszeć. Pierwszy wątek, który często pojawia się na moim kanale, to są niezbyt pochlebne komentarze na temat pana marszałka Szymona Hołowni. Wiem, jak o nim piszecie, w jakimś stopniu to rozumiem i w jakimś stopniu identyfikuję się z tym. Ja jednak muszę zachować pewną formę, bo tu mówimy o urzędzie, nie o konkretnym człowieku. Konkretny człowiek, którego osobiście nie szanuję, osobiście nie lubię. Osobiście uważam go za straszliwego szkodnika. Jednak ten człowiek spełnia funkcję marszałka Sejmu, czyli formalnie drugiej osoby w państwie. Nazywacie go tak, jak go nazywacie. Macie do tego prawo. Ja powiem w ten sposób. Dla mnie Szymon Hołownia nie jest skończonym idiotą, tylko jest człowiekiem, który wie, co robi i robi to z jakiegoś konkretnego powodu. Ostatni jego wyczyn, moim zdaniem, go obnażył. To o wdeptywaniu w ziemię prezydenta kraju, który może bardzo skutecznie nam zaszkodzić. Jest co najmniej wątpliwe, jeśli chodzi o przypadkowość. No cóż, ludzie tak zagłosowali, tak zdecydowali, no to musimy z tym żyć. Powiem jeszcze jedną rzecz. Gdyby wszystkie incydenty związane z Grzegorzem Braunem wziąć w jedną całość, ułożyć na wadze ważności, konsekwencji, szkodliwości i ten jeden wyczyn pana marszałka Hołowni, który teraz zrobił, to jedno zdarzenie pana marszałka Hołowni, tą jedną wypowiedź pana marszałka Hołowni, której dokonał teraz właśnie na temat prezydenta sąsiedniego kraju naszego, to uważam, że waga i konsekwencje tej wypowiedzi pana marszałka są dużo większe. Waga by się przechyliła bardzo szybko. Natomiast pana marszałka nikt formalnie immunitetu nie pozbawia, nikt go nie stawia przed sądem, nikt nie chce go postawić przed Trybunałem Stanu, natomiast Grzegorza Brauna się ściga. Warto o tym pamiętać, warto brać to pod uwagę. To są bardzo ważne rzeczy. Jak się ludzi traktuje w podobnych sytuacjach, jak bardzo państwo jest sumienne i restrykcyjne w osądzie szkodliwości poszczególnych urzędników państwowych. Myślę, że to wielu z was da do myślenia. Następnym wątkiem, bardzo często się pojawiającym, to jest polexit. Czy ja uważam, że polexit powinien nastąpić, czy powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej? Tak. Jednoznacznie uważam, że Polska powinna uciekać z tego eurokołchozu. Unia Europejska, do której wchodziliśmy, to nie jest ta sama Unia, co teraz. Teraz jest to struktura nieprawdopodobnie szkodliwa dla gospodarki, dla naszych wolności, dla rolnictwa, dla naszych charakterów, dla edukacji, w zasadzie dla wszystkiego. Jest to po prostu
Związek Radziecki bis, ale jeszcze na dopalaczach, ponieważ dysponuje większymi możliwościami, większymi pieniędzmi, dysponuje wsparciem wielkich światowych korporacji powiązanych ze Światowym Forum Ekonomicznym i z panem Klausem Schwabem. Jeżeli ta organizacja, niezwykle szkodliwa, jak podkreślam, się nie rozpadnie, albo my z niej nie wyjdziemy, albo protesty rolników się nie udadzą i nie rozwiążą pewnych ważnych problemów, no to mamy przerąbane. Więc uważam, że nawet gdybyśmy na początku stracili, wychodząc z Unii Europejskiej, uważam, że warto to ryzyko ponieść, ponieważ w dłuższej perspektywie czasu z całą pewnością nam się to opłaci. Więc absolutnie jestem za wyjściem. Niestety większość Polaków jeszcze nie jest za wyjściem, ale też jestem przekonany, że to się będzie powoli zmieniać. Mogę jeszcze apelować, rozmawiajcie z ludźmi, którzy są nieuświadomieni, bo oni często popierają Unię Europejską, nie zdając sobie sprawy z tego, co naprawdę się teraz dzieje, czym jest Unia Europejska, żyją Unią Europejską sprzed 10-15 lat. Uwierzcie mi, że jak porozmawiacie z wieloma takimi i naprawdę merytorycznie, bez obrażania się i tak dalej, to jesteście w stanie wielu przekonać, a przynajmniej skłonić do myślenia. Dość często pojawiającymi się komentarzami są sprawy lobbingu i posłów, polityków, którzy ulegają lobbingowi międzynarodowemu, korporacji, instytucji międzynarodowych i czy taki lobbying w ogóle powinien mieć miejsce. Jako wolnorynkowiec powinienem mówić, że tak, oficjalny, legalny lobbying powinien mieć miejsce. Tak uważałem dość długo. Podobał mi się system amerykański, gdzie lobbyści są po prostu na porządku dziennym oficjalnie, biorą udział w życiu politycznym, spotykają się z politykami. Niestety albo stety ostatnio zmieniłem zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że nie jest możliwy w dzisiejszych czasach lobbying, który byłby taki praworządny. Uważam, że kontakty polityków ze środowiskami biznesowymi są po prostu zawsze podszyte ryzykiem korupcji. To mogłoby się udać, gdybyśmy mieli naprawdę niezależne prokuratury i sądy. To, co jeszcze zdarzało się 10, 15, 20 lat temu, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej, kiedy afery potrafiły wychodzić, kiedy afera dla jakiejś tam firmy czy korporacji nierzadko oznaczała upadek tej firmy, dzisiaj tak już nie jest. Dzisiaj afera za aferą wybucha i nic nikomu się nie dzieje. Dzisiaj już wiadomo, że politycy biorą pieniądze. Oficjalnie pani von der Leyen, jej mąż, związane to jest z preparatami, o których wszyscy wiemy. W Polsce wiadomo, ile politykowi trzeba zapłacić posłowi, żeby ustawę przepchnąć. Po prostu to się nie sprawdziło. Wydaje mi się, że to była pewna utopia, że można połączyć oficjalny lobbying z życiem politycznym. Wydaje mi się, że nie da się tego połączyć i powiem jeszcze na koniec tego wątku w ten sposób, że politycy, moim zdaniem, powinni zarabiać bardzo dużo, posłowie na przykład, bardzo dużo, nawet niechby to było 100 tysięcy miesięcznie, stać nas na to, ale odpowiedzialność za najmniejszy nieformalny kontakt z człowiekiem, który mógłby mieć wpływ na ustawę, który mógłby lobbować, powinna być karana natychmiastowym usunięciem z urzędu, ze stanowiska posła. Czyli zarabiasz bardzo dużo, zarabiasz bardzo dobrze, ale każde najmniejsze podejrzenie, że wziąłeś pieniądze, że twoje decyzje są podszyte jakimiś kontaktami, własnymi interesami, kończy się tym, że jesteś skończony. Czyli jest kij i jest marchewka. Poza tym, jeżeli stawki byłyby wysokie, i wymagania byłyby wysokie, to tam szliby ludzie, którzy nie liczą na tani, szybki zysk, tylko liczą na swoje kompetencje, na swoją odpowiedzialność. Szliby ludzie o silniejszym kręgosłupie moralnym i szliby ludzie dobrze wykształceni, z sukcesami zawodowymi i oni tam powinni zarobić więcej, niż gdyby pracowali w prywatnym biznesie, swoim własnym. I po drugiej stronie, tak jak mówiłem wcześniej, odpowiedzialność. Bo jeżeli możecie dużo zarobić, to jesteście w stanie zrobić znacznie więcej i jesteście w stanie powściągnąć się od pewnych
pokus, jeżeli kara za to będzie wysoka. Czyli z jednej strony stawiamy zysk, awans ekonomiczny, a z drugiej poważne konsekwencje. Gwarantuję Wam, że jakość polityki by się podniosła, a lobbyści mieliby przeklapane. To tyle. Kolejnym bardzo często pojawiającym się komentarzem, szeroko tak, w różnych wątkach, w różnych kontekstach, jest to, że państwo polskie straciło jakieś tam majątki, fabryki i tak dalej. I często, że państwo powinno posiadać właśnie jakiś przemysł, jakiś biznes, jakieś wpływy w gospodarce, w sensie właśnie własności. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Mówiąc, że w polskich rękach powinny być przedsiębiorstwa, fabryki, nie wiem, stocznie, cokolwiek, mam na myśli, że najlepiej byłoby, gdyby Polacy byli właścicielami takich firm. Własność państwowa nie sprawdza się nigdzie na świecie. Ja często o tym mówię, że Amerykanie są największym dostawcą, producentem sprzętu wojskowego, ale wszystkie te fabryki są w rękach prywatnych. I jest to kwestia tylko regulacji, żeby wymusić bezpieczeństwo w strategicznych gałęziach przemysłu. Po prostu trzeba ustalić odpowiednie prawo. Działasz, inwestujesz, produkujesz, ale w razie zagrożenia nie możesz się wycofać, musisz się dostosować do pewnych wymogów. Konkretnych, prostych i konkretnych. To się da zrobić. Absolutnie da się zrobić, bo ludzie chcą zarabiać. Firmy chcą zarabiać. Nawet jeśli właścicielem jest międzynarodowa korporacja, oni też chcą zarabiać. Póki co jest tak, że polscy przedsiębiorcy nie mogą stać się właścicielami dużych firm, ponieważ działają na polskim rynku na warunkach gorszych niż firmy zagraniczne, międzynarodowe koncerny. Chodzi o to, że oni nie płacą podatków takich, jak płacić muszą Polacy. Jest to skandal, jest to dla mnie coś na granicy zdrady narodowej, że politycy traktują gorzej własnych obywateli niż międzynarodowe korporacje. Stąd Polacy wyzbywają się firm, częściej bankrutują. Te firmy wykupują właśnie duże międzynarodowe korporacje i jesteśmy właścicielami coraz mniejszej ilości majątku naszego narodowego, w sensie Polacy są właścicielami naszego majątku. Ja uważam i zgadzam się tutaj z Robertem Gwiazdowskim, że prawo powinno być proste, podatkowe, czyli podatek obrotowy taki, tak? Czyli przychodowy, można inaczej powiedzieć. Pracujesz u nas, budujesz firmę, korzystasz z dróg, infrastruktury, płacisz 1%, na przykład 1 albo 1,5% przychodu. Nieważne, czy stracisz, czy zarabiasz, 1,5% przychodu. Proste, proste. Dlaczego tego nikt nie wprowadzi? Bo jest to proste. Jest to proste, więc nie daje możliwości oszustwa i kombinowania. Powiem jeszcze jedną rzecz. Chińczycy kiedyś, nie wiem jak teraz, ale kiedyś tak na pewno robili, jeżeli w jakimś regionie działo się gorzej, zwalniali przedsiębiorców albo rolników w ogóle z płacenia podatków na jakiś czas. Swoich rodzimych, żeby mogli się wzbogacić. Ja też uważam, że Polska powinna mieć lepsze preferencje. Polscy przedsiębiorcy zwłaszcza, teraz nie wiem, czy to by się udało, ale na przykład w latach 90. można byłoby tak prowadzić albo później, ponieważ jesteśmy zapóźnieni do gospodarek zachodnich. Teraz już niekoniecznie, ale wtedy byliśmy. To my powinniśmy mieć większe preferencje, żeby łatwiej ten dystans nadgonić. A myśmy od początku mieli gorsze warunki. Przez własne rządy, wszystkie poszczególne rządy, Polacy byli traktowani gorzej niż traktowani przedsiębiorcy zagraniczni, bogatsi od nas. To jest szaleństwo i to jest w ogóle skandal, tak? Oczywiście miejscami pracy to się tam tłumaczyło i tak dalej, ale prawda jest taka, że Polacy sami by sobie stworzyli miejsca pracy, gdyby mieli lepsze warunki i pewnie byśmy szybciej z tego wyszli i może nawet nie musielibyśmy wchodzić do Unii Europejskiej, żeby ten wzrost gospodarczy jeszcze przyspieszyć, aczkolwiek tutaj, czy on się przyspieszył po wejściu, to jest sprawa kontrowersyjna, bo jak popatrzycie na wskaźniki sprzed wejścia do Unii Europejskiej, to ten wzrost gospodarczy wcale nie był niższy, a nawet może był często wyższy. Więc własność narodowa, z mojego punktu widzenia, to jest własność posiadania przez obywateli, a nie przez państwo. Bo państwo staje się konkurentem dla właścicieli prywatnych, ale państwo ma też narzędzia większe, instytucje urzędników i może nieuczciwie i nieuczciwie konkuruje z prywatnymi przedsiębiorcami, a często staje się monopolistą. Więc takie jest moje zdanie na ten temat.
jednym z najczęściej poruszanych przez Was wątków w komentarzach jest reforma edukacji pani Barbary Nowackiej. Znowu tutaj muszę oddać szacunek dla urzędu i będę się do niej zwracał, pani minister Barbara Nowacka. Nie mam innego wyjścia, zresztą uważam, że należy jednak szanować i nie obrażać, krytykować merytorycznie, do tego Was zachęcam. Ja nie uważam, żeby pani minister Barbara Nowacka była osobą nieświadomą, żeby to, co robi, czyli niszczenie po prostu edukacji, niszczenie polskiej pamięci historycznej, wycinanie po prostu z programu najważniejszych polskich, najbardziej dla Polski pozytywnych, optymistycznych wydarzeń w naszej historii, jest przypadkowe. Pani minister Nowacka nie jest idiotką. Pani minister Nowacka, moim zdaniem, jest ideową komunistką i realizuje plan ideowej komunistki, czyli niszczenia państw narodowych, niszczenia pamięci narodowej, niszczenia historii po to, żeby stworzyć z nas jeden wielki europejski kołchoz. Ona po prostu w to wierzy. Ona uważa, że państwa narodowe to jest prymitywne, że to trąci myszką wszystko, że to jest jakieś przaśne, że to jest niepotrzebne, że to jest szkodliwe. Myślę, że pani Barbara Nowacka jest wyznawczynią Altiero Spinellego i manifestu tego Sventotene, bo to się z tym pokrywa po prostu, to co ona tam głosi, to co wymyśla. Więc pani Barbara Nowacka jest osobą z pewnością inteligentną. Czy mądrą? Nie. Pani nie jest mądra, pani Barbara Nowacka, ponieważ pani uwierzyła w utopię. W utopię, która nie może się udać, ale zanim wszyscy to zrozumieją, czy większość ludzi to zrozumie, przejdziemy znowu przez jakiś koszmar. Ja wiem, że ja to często powtarzam, ale uważam, że trzeba to powtarzać. Przejdziemy przez piekło. Przez takich ludzi jak pani, pani Barbara Nowacka, musimy znowu, czy będziemy musieli znowu wydobywać się z odmętów ideowego komunizmu. Ile to potrwa, nie wiem. Ale osobiście uważam, że tacy ludzie jak pani, pani Barbara Nowacka, nie powinni nawet do życia publicznego się zbliżać. W ogóle uważam, że ktoś, kto wyznaje poglądy komunistyczne, powinien mieć urzędowy zakaz sprawowania urzędów publicznych ze względu na konsekwencje całych społeczeństw, konsekwencje tych waszych działań. Więc po prostu uważam, że pani Barbara Nowacka jest fanatyczką, ideową fanatyczką i to, co robi, robi świadomie. Nie lubi polskości, nie lubi Polaków, lubi tylko bolszewizm, lubi komunizm. No i chyba tyle. Myślę, że wystarczy. Ostatni wątek, który dzisiaj poruszę, ostatni temat pojawiający się w waszych komentarzach, to, że Konfederacja powinna się dogadać z PiS-em, o tym już chyba kiedyś mówiłem, i też, że powinna złagodzić swój przekaz, żeby zyskać więcej wyborców. Do tego, czy z PiS-em, to już odnosiłem się, ale czy powinniśmy złagodzić swój przekaz? To jest bardzo ciężki temat. Ja jestem rozdarty, ponieważ z jednej strony jestem członkiem Konfederacji, wstąpiłem do Konfederacji ze względu na pana prezesa Janusza Korwina-Mikke. Jest to dla mnie pewien wzór, jest to taki Nestor, prawda, polskiego ruchu wolnościowego. Już w 1991 roku głosowałem na Unię Polityki Realnej i po prostu są to idee mi bliskie, tak? Z większością poglądów pana Grzegorza Brauna zgadzam się, zwłaszcza teraz w tych czasach. Ale mam pewien problem. Byłem teraz na Forum Wolności w Sejmie, które w necie możecie pewnie znaleźć. Wystąpił tam Sławomir Mentze na początku jako pierwszy prelegent i on to dość dobrze wytłumaczył. To znaczy, że tkwienie twarde, sztywne w tych bardzo ważnych, mądrych niesamowicie i no, nie należy o nich zapominać w poglądach, powoduje, że mamy pewien szklany sufit i nie przebijemy się.
nie będziemy mogli mieć wpływu na podejmowane decyzje, jeżeli nie przebijemy tego sufitu. Z drugiej strony boję się, że jeżeli pójdziemy drogą Sławomira Mentzena i też również pana Krzysztofa Bosaka i innych młodszych, bo to głównie młodsi tutaj mają takie poglądy, boję się, że zaczniemy lawirować w kierunku centrum, a to już wtedy też nie będzie moja partia. Więc powiem w ten sposób, gdybyśmy tak troszeczkę zrezygnowali z tych bardzo ważnych, dla niektórych skrajnych, dla mnie nie, poglądów i tak byśmy się zatrzymali, ale jeszcze przed centrum, ale znacznie po prawej stronie, to wtedy tak. Natomiast nie do zaakceptowania są dla mnie pomysły czy poglądy wyrażane przez niektórych polityków z naszej strony, na przykład mówiących o przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Sami sobie możecie tam domyśleć, czy może wiecie. Nie, nie chcę tutaj wchodzić, bo mówię, jestem członkiem partii. Więc powiem w ten sposób. Wstąpiłem do Konfederacji, do Nowej Nadziei, jeszcze kiedyś do partii Korwin, ponieważ wierzę w ruchy konserwatywne, prawicowe. Wierzę, że tylko państwo narodowe oparte na pewnym systemie wartości może stworzyć dobrobyt ludziom, bezpieczeństwo i wolność. I będę w tej partii, dopóki ta partia będzie te wartości wyznawać. Jeżeli zaczniemy popierać poglądy centrowe, bardziej socjalne, bardziej, bo my nie jesteśmy antysocjalni dla ludzi, którzy naprawdę są w potrzebie. Sam jestem niepełnosprawny, więc pobieram rentę. I takich ludzi, czy pokrzywdzonych, bo to już nie ma mowy o kapitalizmie XIX-wiecznym. To proszę nam tego nie zarzucać. Ale jeżeli zaczniemy rezygnować z naszych podstawowych postulatów, z naszych podstawowych wartości na rzecz tych bardziej centrowych, tylko po to, żeby więcej głosów zdobyć, to ja z tej partii po prostu odejdę. Nie mamy takiej sytuacji, więc nie planuję na razie odchodzić. I też nie będę się do poszczególnych ludzi odnosił, bo to są nasze wewnętrzne sprawy. Teraz są wybory samorządowe, więc no cóż. Natomiast dla mnie przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, gdybyśmy w ogóle mieli w niej zostać, jest nie do przyjęcia. My po prostu dla Ukrainy jesteśmy wrogiem zaraz obok Rosji. Oni w zasadzie tego już nie rozróżniają w tym momencie. Tak? Poza tym Ukraina jest państwem upadłym moralnie, instytucjonalnie. Polska na początku lat 90., lata 90., 2000 przebyła pewną drogę. Myśmy się ucywilizowali, rozwinęliśmy się, wykształciliśmy się. Oni nie. To jest ciągle kraj kierujący się najbardziej prymitywnymi zasadami, zarówno w polityce, w gospodarce, w przestępczości. To jest kraj oligarchów. To jest kraj, który nam zagraża po prostu. Tak? Nie wyciągnęli wniosków z historii. Nie chcą się dogadywać, nie chcą usiąść przy stole i rozmawiać o trudnych sprawach. Znaczy chcą, pod warunkiem, że oni są górą i racja ich jest na górze. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem, czy się złagodzimy. Ja bym bardziej chciał, żebyśmy wychodzili więcej do ludzi i tłumaczyli, że nasz przekaz jest może trudniejszy do przyjęcia, ale w dłuższej perspektywie czasu jest jedynym słusznym wyborem. I rzeczywiście być może tych ludzi, którzy, takich jak pan prezes Korwin, którzy nie trafiają ze swoim przekazem, chociaż zgadzam się z nimi, może dobrze byłoby, gdyby się zajęli bardziej publicystyką, pisaniem, przekonywaniem ludzi, ale już poza naszym ruchem politycznym, jako ikony wolności, jako właśnie ludzie, jako ludzie, którzy stworzyli ruch wolnościowy w Polsce. A młodsi, którzy troszkę, nie mówię młodzi, bo ja nie jestem zwolennikiem młodych takich ludzi przed 30-40 rokiem życia w polityce, bo ja uważam, że doświadczenie życiowe jest niezwykle ważne. I bez tego doświadczenia nie można dobrze polityki robić. Ale młodsi ludzie, którzy lepiej rozumieją dzisiejsze czasy i bardziej rozumieją, co jest ważne i co trafia do ludzi, żeby się tym zajęli. I wtedy być może tak. Natomiast boję się, że jak zaczniemy meandrować w kierunku centrum,
to za chwilę tylko symbolicznie będziemy się różnić od partii lewicowej. A to jest dla mnie nie do przyjęcia i to by nie była moja partia. Ale jeszcze raz podkreślę, że na razie nie ma o tym mowy. I ja wierzę w Sławomira Wencena. To jest człowiek zdecydowany, który wie, co robi. I trudno mi go sobie wyobrazić jako polityka centrowego. Natomiast on wie, jak dotrzeć do ludzi i potrafi zrozumieć, co jest ważne. I potrafi to zrozumieć jeszcze zanim się okaże, że ma rację. Tak, tak mi się wydaje. I swoją działalnością gospodarczą też to udowodni. Liczę na to, że Konfederacja zostanie przy swoich wartościach. Może trochę łagodząc przekaz, ale nie rezygnując z naszych najważniejszych wartości. Na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego odcinka. I jeszcze raz przypominam, że na moim kanale w postach jest mój wpis, pod którym możecie zadawać pytania, na które odpowiem już bezpośrednio na konkretne pytania w ostatnią niedzielę marca. Najlepszego.